Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 437 posłów, większość bezwzględna 219, za oddało swój głos 168 posłów, przeciwnego zdania było 226 posłów, przy 43 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.